Witam serdecznie. Zapraszam dzisiaj Państwa do Klimkówki w województwie podkarpackim. Odwiedzimy tam dwa kościoły. Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem znalezienia Krzyża Świętego i Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła. Serdecznie zapraszam do oglądania i do subskrybowania naszego kanału. Pierwszy z kościołów położony jest w odległości około 2 km od centrum wsi, w pobliżu lasów i potoku świętokrzyskiego. Jest to sanktuarium odpustowe. Odpusty odbywają się tutaj 3 maja, znalezienie Krzyża Świętego i 14 września, podwyższenie Krzyża Świętego. Prezbiterium kościoła zwrócone jest w kierunku południowym. Zniesiony w konstrukcji zrębowej na kamiennym podmurowaniu, szałowany gątem, jednoprzestrzenny na rzucie prostokąta zamkniętego trójbocznie od południa, dach dwuspadowy z sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę, nakrytą daszkiem namiotowym sześciopołaciowym, we wnętrzu płaski strop z fasetą, na ścianach neobarokowa polichromia o motywach architektonicznych. Otwory okienne prostokątne, zamknięte, półkoliste, z wyjątkiem prostokątnych okien w elewacji północnej, z dwudziestowiecznymi witrażami. Na wyposażenie kościółka składa się ołtarz główny z drugiej połowy XVIII wieku, przerobiony w 1869 roku z krucyfiksem z czwartej ćwierci XVII wieku. Krucyfiks na zewnętrznej północnej ścianie kościoła z końca XIX wieku. Kamienna kropielnica z XIX wieku oraz dwa obrazy Wyoranie Krzyża autorstwa Lisowskiego z 1926 roku i Znalezienie Krzyża przez Świętą Helenę autorstwa Strzeleckiego z 1937 roku. Powstanie kościółka wiązane jest z miejscowymi legendami o cudownym znalezieniu krucyfiksu. Według jednej z nich miał on pojawić się w Klimkówce, przypływając potokiem, zwanym dziś Świętokrzyskim. Inne podanie mówi o znalezieniu figury ukrzyżowanego przez miejscowego rolnika w trakcie prac ornych. Krucyfiks otoczony został kultem i wzniesiono dla niego drewnianą kaplicę. Pierwszy kościółek wzmiankowany jest w 1639 roku. Obecny zbudowany jest w 1868 roku. W jego wnętrzu, w ołtarzu głównym, umieszczono cudowny krucyfiks, pochodzący z czwartej ćwierci XVII wieku. Wewnętrzne ściany kościoła uzyskały dekorację malarską odwzorowującą podziały architektoniczne. W 1890 roku dobudowano od północy niewielką kruchtę. W 1938 roku kościół gruntownie odremontowano. Wymieniono szałunek ścian, a gątowe poszycie dachu zastąpiono blachą. Kolejny kompleksowy remont kościoła przeprowadzono w latach 80. XX wieku. Rozebrano wówczas kruchtę, a korpus kościoła przedłużono w kierunku północnym. Kilkanaście metrów od kościoła znajduje się figura świętego Jana Nepomucena. Historia życia Jana Nepomucena sięga XIV wieku i czasów panowania w Czechach króla Wacława IV, Luksemburczyka. Jan Nepomucen urodził się około 1350 roku w miejscowości Pomuk, późniejsza nazwa Nepomuk, niedaleko Pragi. Podobno we wczesnym dzieciństwie został cudownie uleczony dzięki modlitwom rodziców, którzy w podzięce ofiarowali go na służbę Bogu.
Po otrzymaniu święceń kapłańskich w 1380 roku został altarzystą katedralnym, potem proboszczem przy kościele świętego Galla w Pradze. Równocześnie pełnił obowiązki notariusza przy arcybiskupie Pragi Janie Janzestanie. Około 1390 roku został powołany przez tegoż arcybiskupa na swego wikariusza generalnego. Jan bywał zapraszany na dwór królewski, gdzie rozstrzygał spory. Niebawem został spowiednikiem królowej Zofii. Jednak relacje między dworem a metropolitą praskim nie układały się dobrze, gdyż król Wacław IV, chcąc panować nad kościołem, grabił jego dobra. Pewnego dnia zaproszono podstępnie dostojników kościelnych na dwór królewski celem zawarcia ugody z kościołem. Król kazał uprowadzić niewygodnych duchownych. Wśród nich był Jan Nepomucen. Został wtrącony do więzienia i poddany okrutnym torturom. 20 marca 1393 roku został wrzucony z mostu do rzeki Wełtawy w Pradze. Ciało wyłowiono po kilku dniach i złożono ostatecznie w katedrze świętego Wita w Pradze. Jan Nepomucen należy do najbardziej popularnych świętych w Polsce. Czczony był jako patron chroniący od powodzi, utonięć, klęsk żywiołowych oraz jako męczennik tajemnicy spowiedzi. Figury Jana Nepomucena umieszczano w kapliczkach nad rzekami, potokami, stawami i innymi zbiornikami wodnymi. Ikonografia najczęściej przedstawia świętego w stroju kapłańskim, z biretem na głowie i palmą męczeńską lub krzyżem w ręku i z palcem na ustach na znak milczenia. Obecna kapliczka przy kościółku związana jest z cudownym źródełkiem, które około 1880 roku wyschło zupełnie i ponownie wytrysnęło kilkadziesiąt metrów dalej. Kościół parafialny pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, znajdujący się na miejscu starego, został wybudowany w roku 1854 za staraniem ówczesnego proboszcza księdza Piotra Burdy przez miejscowego majstra Floriana Weissa. Świątynia nie posiada określonego stylu, chociaż w swej konstrukcji tkwi w głębokiej tradycji małopolskiego ciesielstwa późnogotyckiego. Kościół drewniany, ściany w konstrukcji zrębowej, obity gontami. Od wschodu do kościoła przylega murowana zakrystia, wybudowana w roku 1876, a od północy wieża konstrukcji słupowo-ramowej. Prezbiterium na planie prostokąta. Kościół restaurowano w roku 1898. W roku 1906 rozbudowano przyziemie wieży, tworząc obszerną kruchtę flankową z przedsionkami po bokach oraz dobudowano kruchtę do zachodniej ściany prezbiterium. Polichromia w kościele została wykonana przez lwowskiego artystę malarza Tadeusza Popiela, ucznia Jana Matejki. Jest to jedyny przykład dekoracji secesyjnej tej klasy na terenie Podkarpacia. Sceny otoczone są bogatym, stylizowanym ornamentem roślinno-geometrycznym, w bardzo żywych, nasyconych kolorach. Odpowiednie zgranie farb i wzorów o motywach kwiatów wiejskich działa kojąco i nastraja do modlitwy. Wyposażenie o charakterze barokowym stanowi ołtarz główny z obrazem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Dwa ołtarze boczne pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej i Najświętszego Serca Pana Jezusa. Późnobarokowa chrzcielnica, rokokowa ambona z drugiej połowy XVIII wieku, prospekt organowy z połowy XVIII wieku. Najstarszym i najcenniejszym elementem kościoła jest obraz Matki Boskiej apokaliptycznej
z 1529 roku, malowany na desce temperą. Jest on pozostałością środkowej części późnogotyckiego tryptyku i stanowi cenny zabytek późnogotyckiego malarstwa tablicowego na Podkarpaciu. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, malowany farbą olejną. Na zasuwie w ołtarzu głównym mieści się drugi obraz świętego Józefa. Po bokach ołtarza dwie drewniane figury, z prawej strony święty Paweł z mieczem i z lewej święty Piotr z kluczem do nieba. Zwieńczenie ołtarza stanowi obraz patrona parafii święty Michał Archanioł. Ponadto w górnej części ołtarza znajdują się dwa okrągłe obrazy przedstawiające świętego Wawrzyńca po lewej stronie i świętego Jana Bożego założyciela zakonu Bonifratów z prawej strony. Ołtarz boczny pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w środkowej części mieści obraz olejny przedstawiający Matkę Boską Różańcową w koronie, siedzącą na tronie z Dzieciątkiem na kolanach, otoczoną aniołami. Matka Boska adorowana jest przez dwie postaci. Po lewej stronie jest to święty Dominik, a po prawej stronie święta Katarzyna z Sieny. Mały Jezus trzyma długi różaniec, którego krzyżyk obejmuje dłońmi święty Dominik. U jego stóp znajduje się mały, biało-czarny piesek trzymający w pysku rozpaloną pochodnię, którą przykłada do symbolicznie ukazanej kuli ziemskiej. Jest to obraz zasuwowy, zasłaniający rzeźbę Matki Boskiej. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się niewielki okrągły obraz olejny, który przedstawia świętego męczennika zakonnika, który w prawej dłoni trzyma liść palmy, symbol męczeństwa. Przyjmuje się, że jest to święty Andrzej Bobola. Ołtarz Najświętszego Serca Pana Jezusa w środkowej części przedstawia obraz Jezusa ukazanego w półpostaci. W ołtarzu również znajduje się obraz zasuwkowy ze świętą Teresą ubraną w karmelitański habit z przystrojonym czerwonym różanym krucyfiksem w lewej dłoni. W górnej części ołtarza okrągły obraz przedstawiający świętego Stanisława Kostkę.